Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Puci, puku, 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 liku, liku, pa, fiki, chodził sobie ten. Co? Nie, poczekaj, bo... Co mi klaszczesz? No. Sobie sam poklaszczę. No. A, brawa, no to dawaj brawa. Sekielski online gość, na którego bardzo czekałem i z którego wizyty bardzo, bardzo się cieszę. Czesław Mozik. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku, bardzo miło, dzięki za zaproszenie. Strasznie się cieszę, bo my nigdy nie mieliśmy okazji się poznać. Nie, nie. Dzisiaj pierwszy raz się poznali, znaczy przez telefon porozmawialiśmy, ale... Tak, a ja miałem przyjemność kiedyś chyba koło brzegu, nie, przepraszam, gdzieś nad morzem, może to było Ustki. Słyszałem wywiad z tobą, to był taki festiwal i tam był wywiad z tobą przed publicznością. Ja siedziałem i słuchałem i to pamiętam, że było. Dlaczego nie podszedłeś? Byśmy poszli na piwko. Nie, bo to były czasy, kiedy jeszcze piłem piwo. Rozumiem i szanuję to bardzo, ale, ale wtedy stwierdziłem chyba, że nie. Ja w ogóle krępuję mnie, jak mam szacunek do kogoś, to krępuje mnie i rzadko podchodzę potem. Jesteś nieśmiały? Jestem w tym przypadku jestem bardzo nieśmiały, tak. Tak. Czyli nie ukrywam, że rzadko podchodzę do kogoś i nie wiem, jedna rzecz prosić o autograf czy zdjęcie, rzadko, ale jeszcze piwo wypić wspólnie, to nie spodziewałbym się. Artysta? Nieśmiały? No jak tak można? Dla niektórych artysta, dla niektórych coś innego, ale nie ukrywam, że tak. Co innego? Celebryta, błażnej, klaun. Co nie zmienia faktu, że muszę powiedzieć, kiedy Tomku stwierdziłem, że chyba jestem jednak muzykiem. Artystą? No artysta to jest trudne, wiesz, artysty, w naszym kraju to wszyscy są artystami, więc ja bym powiedział, jaka jest moja, to kim jestem, jestem na pewno muzykiem i spadł mi ogromny kamień z serca, jak zostałem zaproszony, przyjechał następca tronu, duński księże, z swoją piękną żoną do Polski i to było już 5-6 lat temu i dostałem zaproszenie na kolację u prezydenta Komorowskiego i tam wchodzę do pałacu, i tam od razu jakaś pani, byłem sam, jakby zachwyciła mnie, więc chyba przegadali, że trzeba, ten pan chyba w takich kręgach nigdy nie chodzi, więc przejmiemy tego chłopaka. Żebyś czegoś nie schrzanił. Dokładnie tak. I pani powiedziała mi, że jak będzie moje imię i nazwisko i mnie wywołają, to wtedy mam podejść i się przywitać z parą prezydencką, przepraszam, z następcą tronu, księżniczką, a potem z parą prezydencką. I tak się ucieszyłem, bo oni biorą karteczkę i ktoś tam czyta po polsku i po duńsku. Czesław Mozil, muzyka. Czesław Mozil, Czesław Mozil, muzyk. I jak na karteczce w Pałacu Prezydenckim było Czesław Mozil, nie celebryta, czy Bałwanek Olaf, czy ktoś tam ewentualnie, tylko muzyk, stwierdziłem, jestem jednak muzykiem. Ojej, przecież ty byłeś bałwankiem. Ja jestem cały czas bałwankiem i będę do końca świata jestem tak przeszczęśliwy. Jeny, no przecież moje dzieciaki. Julia i Łukasz. Julia i Łukasz, tak. I oni byli zachwyceni. Tak, teraz sobie przypomniałem. No, nie przygotowałem się do rozmowy. Posłuchaj. Zapomniałem o bałwanku. To jest, powiem tak Tomku, to jest coś takiego. Był moment, gdzie w 2014, jak już odkryłem, że Kraina Lodu to jest coś więcej niż bajka, to jest religia, to jest po prostu, żartuję, teraz mówię to z dystansem, sekta, to po prostu jest, rodzice do mnie pisali maile, że żałują, że kupili płytę, muszą słuchać na All Inclusive w Chorwacji, ulepimy dziś bałwanka cały czas. I pamiętam, że miałem taką sytuację, to jest taka historia, która krąży w branży muzycznej. Ja czasem w Mozi wychodzę, koncert, wydałem płytę o emigracji, tam strasznie swoje serce poważne sprawy. Poważne sprawy, chcę opisać ten ból, tą tęsknotę za krajem i śpiewam piosenki migracyjne, a w pierwszym rzędzie siedzi ojciec i obok jego synek. I tylko ten synek ma taką bałwankę Olafa i Olaf! Olaf! I śmieją się, wszyscy moi znajomi się śmieją, ale coś, co wtedy
uznawałem, że no nie może tak być, to teraz mam poczucie, że jestem przeszczęśliwy i nie ukrywam, że jest to coś, z czego no, czuję się wielkim szczęściakiem, że ja jako muzyk, a nie aktor, mogłem dostać taką szansę i zostać takim bałwankiem Olafem. Ale też rozumiem, już masz glejt, papier z Pałacu Prezydenckiego, że jesteś muzykiem. Tak. Dla mnie jesteś człowiekiem orkiestrą, bo jesteś multiinstrumentalistą, to się chyba tak mówi. No, to jest, dodam, że... Tak mówią niektórzy, jak się gra więcej niż jeden instrument, ale ja naprawdę nie potrafię grać. Ja gram na akordeonie, na pianinie i muszę przyznać, że chciałbym grać na basie, na perkusji, na gitarze, tego nigdy się nie nauczyłem. No, no. To już grasz na dwóch instrumentach więcej niż ja, więc tak. Dla mnie jesteś multiinstrumentalistą. Piękna koszulka. Dziękuję. Czy to przypadek, że Anna Dymna? To nie przypadek. Z panią Anną Dymną mam przyjemność się znać, ale też być wielkim fanem nie tylko jakby osobowości i talentu pani Anny, ale też festiwalu Zaczarowanej Piosenki. I jak pierwszy raz przyjechałem na festiwal, na finał w Krakowie, bo wcześniej zawsze byłem w jakichś eliminacjach jako juror, tym razem byłem tutaj i miałem przyjemność spotkać całą ekipę, to powiem tobie, Tomku, już dużo rzeczy robiłem telewizyjnych, byłem na różnych planach. Nigdy nie miałem poczucia, że całe zaplecze techniczne, wszyscy uczestnicy, czyli kategorie młodszych i już starszych wokalistów, podopiecznych, fundacji, wszyscy, którzy tworzyli to, co robią, nigdy nie przeżyłem czegoś takiego, nawet na festiwalu Woodstock, żeby się tutaj pan Owsiak nie obraził, aż nie było, nie było takiej miłości, gdzie miałem poczucie, że tutaj są ludzie, którzy bardzo chcą to tworzyć i że robić. Kochają muzykę. Kochają muzykę, ale kochają też całe to środowisko, co potrafi pani Anna Dymna stworzyć wokół siebie i ta miłość, którą daje właśnie dzieciom i starszym, właśnie tutaj bardziej kolorowym. Ale wiesz, że nosisz ją na koszulce? Wiem, że ją noszę na koszulce i robię to, bo oprócz tego, że to jest fantastyczna koszulka, to mam poczucie, że staje się trochę piękniejszy. Ale czy sam zaprojektowałeś tę koszulkę, czy można tak nie, można ją kupić i to jest chyba legalna kultura. Ja dam linka, powiem. Super, super. Jak się napisze Anna Dymna, t-shirt, tam też jest chyba olbrzyski i to jest, no, można kupić i one nie są drogie, są fantastyczne, a się wspiera polską kulturę. No dobrze, to teraz troszkę poważniejsze i pewnie smutniejsze tematy. Z czego żyje artysta w czasie pandemii? Ja myślę, że... Z czego ty żyjesz, Czesław? No nie kombinuj, no z czego żyjesz? Nie ma wielkich koncertów, nie ma wielkich tras koncertowych. Ja myślę, że w moim przypadku, no to nie ukrywam, nawet bym powiedział, że śmiałem się swoim menadżerem, że dla takich czasów pandemii to nawet chyba łatwiej być artystą, który nie wyprzedaje duże hale w tej chwili. Czyli jak już w czerwcu można było grać koncerty, my robiliśmy wszystko, żeby ruszyć do ludzi. Ja gram często takie solowe koncerty dla około 100-150 osób. Tym razem przez obostrzenia, no to graliśmy czasami dla 30-40, czasami graliśmy dwa koncerty dziennie. Mieliśmy wszystko, żeby po prostu dotrzeć do ludzi i tym samym się nie zakwalifikowaliśmy na pomoc rządową. Tak, dokładnie. Ale co nie zmienia faktu, że ja myślę, że w moim przypadku ja mam szczęście, że robię dużo różnych rzeczy i dlatego też jakby... Nie, ale poczułeś tąpnięcie finansowe? Każdy poczuł, ale i mentalne, ale myślę, że bardziej poczuli to tacy, którzy może nie mają troszeczkę pieniędzy odłożonych, albo tacy, którzy całe zaplecze nasze, czyli nie chodzi o tych solistów, czyli takich Czesław jak ja, ale całe zaplecze, czyli muzycy, którzy jakby żyją tylko z grania, cała ekipa techniczna, czyli świetlik, realizator dźwięku. Świetlik to oświetleniowiec. Oświetleniowiec. Ja wyjaśniam, tak, jakby tak. Ktoś... I cała branża ludzi, kierowców, którzy mają samochody w kredytach, czy leasingach. Jak dużą ekipę masz? Jak jedziesz no, na moja koncert. Nie jest taka duża. Moja jest taka, że jak jedziemy, to jak jadę sam, jak jestem sam, no to jest nasz menadżer, jest kierowca, jest świetleniowiec i jest realizator dźwięku. A teraz przed pandemią wzięliśmy w leasing duży taki transporter, czy tam Volkswagen, więc nie mogę mówić, więc bo mieliśmy grać dużo koncertów, wiadomo, przyszła pandemia, więc teraz dostosujemy się do czasów i kierujemy sami.
Więc moja ekipa nie jest taka duża. Znowu przez wiele lat grałem z muzykami z Danii. Cała moja ekipa, czy co śpiewa z zespołu, to są przyjaciele z Danii. Więc za każdym razem to było piekło logistyczne, no bo bilety lotnicze, więc wtedy byliśmy większą ekipą. No teraz piekło się skończyło, bo nie mogą przylecieć specjalnie. Nie mogą przylecieć, nie można przyjechać. Ja swojej rodziny w Danii nie widziałem, swojego ojca i swojej siostry już ponad rok chyba. Przepraszam, źle mówię, bo latem byłem, jak można było. Ale chcę powiedzieć, że takiemu czasowi ta pandemia finalnie nie poszła tak źle, jak według mnie to, co normalny, z całym szacunkiem, Kowalski nie rozumie i nie wie, i też ma prawo nie zrozumieć, że na scenie, powiedzmy, w teatrze jest czterech aktorów, no ale całe zaplecze techniczne tak samo zostało jakby... Ludzie, których nie widać, a którzy muszą zarabiać pieniądze, prawda? Tak, ludzi, których nie widać, którzy tak naprawdę jak dzisiaj, powiedzmy, mamy przecież też ekipę, prawda? No jest, nie widać ich. Nie widać ich. Może i lepiej. Zgadzam się. Ktoś musi być przed kamerą. A czy dwie gwiazdy wystarczą w programie? Zgadzasz się. Zgadzam się całkowicie. No właśnie. Ja też się z tym zgadzam. No, to mnie bardzo cieszy. Ja też nie ukrywam, że to tutaj, bo to też nie zmienia faktu, że chcę poruszyć temat taki, że mam kolegę, który zrobił taki temat Jacka, pocztówki z pandemii, to będzie... Właśnie, będzie książka, tak, będzie. Kiedy się ma ukazać? Ona będzie w czerwcu i tam oddaję jakby głos mojemu menadżerowi, mojemu właśnie świetlikowi i dźwiękowcowi i właśnie też kolegom, którzy robili ze mną pandemiczne koncerty, którzy, i to jest cudownie czytać, jak jedni się musieli przebranżowić, prawda? Na przykład co zaczęli robić? Kolega, który jeździ z fantastycznym zespołem, jest realizatorem dźwięku z Riverside, on z dnia na dzień po prostu postanowił i stał się ochroniarzem 24 godziny na dobę, bo tam kolega miał... A to znaczy, że musiał mieć warunki fizyczne? Nie ma, ale podobno... Przyjmują każdego. Tak, wiesz, ja tutaj... To jest była taka firma, gdzie ochroniarz musi być, ale tam chyba nikt nie chce nic ukraść. A, okej, okay, rozumiem, dobra. A znów inny kolega zaczął składać rowery. To jest tak, i też ale takie handmade, w sensie, że to, takie pojedyncze sztuki? Nie, w dużym sklepie sportowym zaczął składać na zapleczu rowery. A, okay. I widzisz, i to jest śmieszne, jak koledzy czasami w trasie się... Wiesz, narzekali, prawda? I to też niesamowite. Narzekano, że jejciu, Czesław, napisz jakiegoś hita, będzie mieć więcej grania. Ja mówię, ale ja hitów nie piszę. To teraz dzwoni do mnie. Jaki skromny, nie piszę hitów. Dobra. A nie, to taka prawda, ale na pewno nie takich, którzy... Żartuję, ale... I dzwoni do mnie teraz kolega podczas pandemii, mówi, wiesz co, stoję i składam te rowery i tak myślę, no, dzisiaj zarobiłem tyle, co 5 piosenek danego czas, on nagle porównywał to, ile... Znaczy cały dzień pracy to tyle, ile zarobił przez 5 piosenek danego koncertu, okay, u danego artysty. Okay. Nie u mnie, bo ja mu bardzo źle płacę, ale... No nie, najwyraźniej nie zasłużył na więcej. No. Czesław, ja patrzę na ciebie i widzę, że ty jesteś człowiekiem, który ma dobro wypisane na twarzy, więc pewnie gdyby zasłużył na wyższą stawkę, to dawałbyś mu więcej. Znaczy, zrobiliśmy coś takiego na pewno, powiem tak, zrobiliśmy coś takiego, że mimo pandemii, to powiedzieliśmy z menadżerem, nie będziemy zostawiać chłopaków samych. Czyli... A czekaj, dokończ, bo on skręca rowery, jeden został ochroniarzem. Tak, znowu kolega, który już miał dużo pracy, ale że nagle stał się bardzo potrzebny, no bo jest świetny w kręceniu. On kręcił koncerty online, Krzysiu, i nie tylko kręcił, też montował na żywo i nagle on pisze i czytasz te pocztówki z pandemii i czytasz i tutaj jednemu poszło nie tak, jeden się skarży na pandemię, a jak podczas wojny drugi mówi, to jest najlepszy rok w jego życiu. I tak to ma być. I też sądzę, że tutaj mam nadzieję, że ta pandemia trochę nauczyła pokory, w tym sensie, że moja matka zawsze mówiła tak, Czesławie, żadna praca nie hańbi, a moi rodzice... Mówiła do ciebie Czesławie? Czesław. Nie Czesiu chyba. Cześć. Może Albo Cześć. Kochanie. Cześć. Albo synku. Jest to, mówiła Czesiu. Ale nie Czesławie. No. Ale dodam, przepraszam, tak gadam, ale... Nie, bo moja mama, tak zaczynając sobie przypominać, nigdy do mnie chyba nie powiedziała Tomaszu. Chyba masz rację, mówiła Czesiu. Albo jak już krzyczała i była zła, to mówiła Czesław. Ale, tak, taka prawda. Ale powiedziała ona tak, Czesławie, spotkasz w życiu ludzi, którzy mają poczucie, że oni nie mogą pracować ciężko fizycznie, bo mają taki czy taki dyplom. A moja mama, jako emigrantka
w Danii, no, no nie, mogła, nie mogła pracować jako nauczycielka w liceum, no bo jej język, ona była polonistką, więc nie mogła uczyć do domu. Ale moja mama powiedziała tak, Czesławie, ale jeden dzień jak przyjdzie wojna, to zobaczysz, wszyscy będą harować ciężko. I się sprawdziło. To się sprawdziło. Długo jeszcze w takiej formie mówię o tym, jak wyglądają te koncerty, bo jedziesz w trasę dwudniową, tak? Jak dzisiaj w ogóle wyglądają koncerty? One wyglądają, że one są online, czyli jest to nagrywane, ale coś się wydarzyło ostatniego, coś pięknego, jest wpuszczana publiczność. Ale troszeczkę. I dla mnie jest wielka różnica między, że gram dla trzech kamer, za którymi stoją trzech panów, którzy się śmieją z moich żartów, jest bardzo miło, a jak mam choć co najmniej z 20 osób przed sobą, więc nie ukrywam, że tak sobie tak się rozgadałem, ale dodam, że cieszę się i mam nadzieję, że to wróci bardziej... Jakby ironia jest taka, że najtrudniej tutaj przeżywały to, nazwijmy to gwiazdy, które grają duże koncerty. Ale pamiętajmy, że taki Rammstein, prawda, no on może sobie pozwolić, tak mi się wydaje, na większą przerwę. Ale za to, jak na scenie w Rammsteinie jest 4 czy 5 muzyków, to cały ich katalog backline'u, czyli ludzi, którzy tworzą ich trasę, ciężarówki, stawiają sceny, a stawiają 2 sceny. To już jest pewnie kilkaset osób. 250 osób. Więc nie ukrywam, że to są ci, no, którzy najbardziej ucierpiali. No tam jest większy problem. Tak, a nie my, 250 ochroniarzy nowych no, gdzieś tam może widzisz, no, to jak mówią niektórzy, no to się po prostu pan musi przebranżowić. Miał pan fitness klub? No dobrze, a troszkę o polityce. Jak patrzysz na działania naszego pięknego rządu w kwestii pandemii, to masz takie poczucie, och, dobrze, że jestem w Polsce, jestem w dobrych rękach. Rządzą naszym krajem ludzie, którzy wiedzą, dokąd zmierzamy, którzy trzymają ster kraju i płyną pewnie przez morze pełne kry i gór lodowych. Ja o to ostatnie jestem przekonany, że całkowicie trzymają ster i wiedzą, dokąd płyną. Muszę przyznać jedną rzecz, że jak patrzę, co się dzieje, widzę i rozmawiam z kolegami ze Słowenii, w Danii, to nie ukrywam, że chyba żaden kraj sobie tak naprawdę, albo żaden rząd sobie nie poradził dobrze z taką pandemią, no bo trudno. Więc ja tutaj, ja bardziej nauczyłem się coś, czego nie ukrywam, że to mi zawsze mówiono, ale zrozumiałem jedną rzecz, że u nas w Polsce trzeba liczyć tylko na samego siebie. I to mi trochę zdziwiło. To mi zawsze słyszałem, że my Polacy umiemy kombinować, jak to. Ale pamiętasz, że było takie słowo hygge, czyli słowo roku szczęście. Było modne i wszyscy się wzorowali na szczęście duńskie. Tak, tak, tak. I każdy tutaj kombinował u nas w Polsce, jak żyć szczęśliwie, tak jak Duńczycy. Czego mało kto mówił, to jest to, że żeby być szczęśliwym, są takie badania, jeden z głównych punktów, dobrze wiesz, kiedy człowiek czuje się szczęśliwy, to jest w momencie, gdzie on ma poczucie, że jak wszystko się wali, to kraj zadba o niego. I tak mam poczucie, że w Danii większość moich znajomych, jak była pandemia, pierwszy lockdown, ja byłem... chyba to jest internet, mogę powiedzieć, byłem totalnie zesrany, miałem bardzo czarne myśli, to już jest koniec, mówię, Dorota, wiesz co, nie wiem, musimy pokombinować, może, nie wiem, samochód muszę sprzedać, jak tu będziemy żyć? Budujemy bunkier. No, aż tak, no wiadomo, wychodziło się, się nie dotykało nic, i siedziało się w domu i rozmawiałem z swoimi kolegami w Danii, oni wszyscy na lockdownie zadowoleni. Nie, on dostał wypłatę, 80% dostał, on siedzi w domu, ale pieniądze były na koncie. Ja szanuję i wiem, że to nie jest łatwo. Ja wiem, że nie jest łatwo, ja nie chcę tutaj narzekać, ale ja widzę, co się dzieje i widzę, jak u nas ludzie bankrutują. No, ale chyba nie tylko w naszym kraju ludzie bankrutują. Ja mam żal jedno, że ja po prostu, jak ty mówisz, że się patrzy, wiesz, to określenie, że się z oczu patrzy. No, ja nie ufam. Ja po prostu nie ufam i mam żal, że mam poczucie, już pierwszy raz w życiu, ale że... Ale chcesz powiedzieć, że nie wiem, że taki naczelnik Jarosław Polska Zbaw Kaczyński, to jemu nie patrzy dobrze z oczu? Znam ludzi, którym lepiej patrzy z oczu. Okay. To chciałbym powiedzieć. Rozumiem. To muszę przyznać. I dlatego też po prostu... denerwuje mnie, jak... Ja bym bardzo chciał jedną rzecz, żeby po prostu umieli lepiej i według mnie są takie techniki, można uczyć, można chodzić do spin doktorów, jak
się uczy kłamać, ale z przekonaniem. Wtedy ja bym siedział i brał to po prostu tak, mów do mnie, łykam. Dawaj jeszcze. Ale jak masz poczucie, że to jest nieudalne kłamstwo, to wtedy trochę mi jest przykro i też brak takiego szacunku, żeby je tak skomunikować. Ale no cóż, ja się wychowałem na tym, że trzeba się przyznawać do swoich błędów. Ale to jak mieszkałem w Danii, a skumałem... Bo ty przyjechałeś z porąbanego kraju w ogóle. O co im chodzi? Ja zrozumiałem teraz u nas, że nie przyznawać się specjalnie do niewiedzy. Ja kiedyś mówiłem... Ale masz teraz sprawę Obajtka. Nie wiem, czy tam śledzisz prezes Orlenu. W Polsce obowiązuje jedna zasada. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. No widzisz, mnie to dziwi. Zauważyłem, że to działa. I to mnie fascynuje. I próbuję, rozmawiałem z swoją żoną i mówię, Dorota... Może trzeba jednak się nauczyć jakby tę technikę. Po prostu, wiesz... Nieszczerość, tylko wręcz przeciwnie. Dokładnie tak. Jeszcze i iść w kontrę. Bo ja zawsze, nie wiem, jak była jakaś rozmowa, powiedzmy, nie wiem, ty poruszasz jakiś temat, to ja zawsze sądziłem, że fajnie... Wiesz co, nie czytałem tej książki Kawki, nie czytałem. I ludzie patrzą, jak to ty nie czytałeś tej książki Kawki? A połowa z nich też nie czytała. Wiadomo. Chodzi mi o to, że tak żartuję, ale czasami boli mnie to, że my nie możemy się przyznać do swoich błędów. Słabości. I naprawdę fajnie by było, gdyby ktoś powiedział po prostu, przepraszam, popełniłem błąd. Co mi jednak podoba się, że nasz premier powiedział w jakimś momencie, że to widziałem, że to, co mówił w latem, jednak ich eksperci się pomylili. Tak. Po czym 2 tygodnie później znowu ogłosił koniec pandemii i zwycięstwa. Tak. I później przyszła druga fala. Tak. Także świetnie trafia ze swoimi przekazami pan premier. Czy to prawda, bo dotarła do mnie taka informacja, bo ty miałeś knajpę i ją sprzedajesz, tak? Miałem knajpę, zobaczymy. No, w tej chwili próbujemy... No, bo to jest gigantyczny problem, bo artysta, tam zawsze gdzieś zagrasz albo wystąpisz jako lektor w kolejnej części z bałwankiem Olafem. Natomiast jako restaurator to jest problem, bo restauracje właściwie nie działają. To jest ogromny problem i nie ukrywam, że ja nie chcę za bardzo mówić o naszym, ale ja widzę, co się dzieje i ja wiem, jestem świadkiem, jakie to są potężne bankructwa czasami, to są losy osobiste i tutaj... Ale myślisz o sprzedaży, tak? W tej chwili spróbujemy, zobaczymy, no, inaczej. No, tak. A złapałem cię na jakimś trudnym pytaniu. To jest trudne pytanie. Zobaczymy, co będzie. Próbujemy zobaczymy, w zależności od jak ten lockdown będzie. Wiesz, muszę powiedzieć, jak wróciła, jak lato, latem, jak restauracje znowu wróciły, to dużo restauracji i nie wróciły obroty nawet do 50%. Więc to też jakby to, co boli czasami, że mam nadzieję, że ta pandemia nas nauczyła może, że jak przyjdzie następna pandemia, a wiadomo, że przyjdzie, to jest tylko kwestia o czas, to wtedy będziemy może eksperci będą wiedzieć może, gdzie można było wyluzować troszeczkę, gdzie można było... No bo dla mnie, ja nie wiem, ja ubolewam bardzo i jest mi żal, powiedzmy, całej branży fitness. Ja naprawdę nie ukrywam, że... A dużo trenujesz? Chciałbym dużo i mam kartę fitness. Staram się raz, 2 razy w tygodniu. Mhm. Nie ukrywam, tego nie widać. Ale naprawdę staram się, co nie zmienia faktu, że naprawdę tutaj ta branża, ja tego nie rozumiem. Ale wiesz, co jest jakimś kompletnym nieporozumieniem a propos tego branży fitness? Pan prezydent, nagrywamy tę rozmowę w dniu, w którym pan prezydent na nartach jakiś tam charytatywny maraton, zawody narciarskie i pan prezydent się bawi, jeździ, przytula z ludźmi, zachwala aktywność fizyczną. Natomiast ludzie, którzy chcą uprawiać sport, chcą chodzić na siłownię, nie mogą tego robić, ponieważ uznano, że to jest dla nich niebezpieczne. No więc... To są takie rzeczy, ja też przyznam, ja nie chcę się bawić eksperta, tak samo, wiesz, no, my do końca nie wiemy, ale mam poczucie, jedyne mam żal, że tak mało informacji dostawaliśmy. Czesław, tak bardzo się proszę, no, gdzie jest większe zagrożenie zakażeniem się? Czy w sklepie, gdzie ludzie noszą te maseczki, albo w ogóle nie noszą, albo nos jest odsłonięty, albo maseczka jest na czole, albo na brodzie i jest tłum,
tak naprawdę w każdym sklepie nikt nie przestrzega tych zasad, że ma dwumetrowych, tak, ale tak, pewnie, że tak. A fitness, gdzie ludzie ćwiczą zazwyczaj nie dotykając siebie wzajemnie, nie przytulając się do siebie, zachowując dystans, bo każdy chce mieć kawałek swojej przestrzeni i spokojnie trenować. To jest dla nas logiczne, ale no cóż, ja powiem jeszcze jedną rzecz. Ale kasyna za to były otwarte. Jesteś hazardzistą? Ja powiem tak, że miałem swoje epizody, już przestałem całkowicie, ale nie ukrywam, że to... Jeżeli definicja artysty, no to... Ja przecież to nie jest zarzut. Ja mam wszelkie słabości, więc jeżeli... Nie gadałem, ale to jest trudny temat. Dzięki Bogu mnie nigdy do kasy nie ciągnęło. Ale wiesz, że... Ale pozamykałem wszystkie konta, Chryste, Panie, no, internetowe. Ja lubię trudne tematy. Ile najwięcej przegrałeś na jednej sesji? Bo grałeś przez internet, tak? Tak. Ile poszło? Tego nie powiem. Nie, no powiedz. Nie, nie mam mowy. Ale powiedz, ile poszło. Nie wiem, bo ja sam nie pamiętam. Ale bańka? Co? Bańka, milion? Coś, to ja takich pieniędzy nie mam w ogóle. Ale miałbym, gdybym nie grał. Boże Chryste, tak. Ale to 100 tysięcy, 10 tysięcy, 20, 30, mniej więcej. No. A ja sądzę, że bardziej ważne, wiesz, coś ciekawe, nie ile na raz. A ile w sumie? Ile w sumie. Ile tak mogło być? I to w ogóle nie poruszamy do tego tematu, bo wtedy musimy przerwać, ja muszę jakiś alkohol się napić tutaj w trakcie... Ale to nie zmienia faktu, że Powinienem mieć chusteczki, wiesz? I tak doprowadzać do łez i jak psychoterapeuta. Proszę, tak, panie Czesławie. Tak, tak. Nie, to już ja nie ukrywam, że... Ale grałeś nałogowo, tak? Był moment, rozumiem, w twoim życiu? Tak, ja w ogóle grałem stale. To zaczyna się bardzo tak, zaczyna się zawsze bardzo na luzie. Jesteś w liceum, obstawiasz jeden mecz, drugi mecz, czy coś tam. Potem, był taki moment, gdzie miałem knajpę i stałem za barem, to było w Danii. A że nie było łatwo, też trudno, musieliśmy bardzo dużo pracować, żeby, bo nie stać nas było zatrudnić kogoś, co był wielki błąd, bo trzeba było zatrudnić ładne dziewczyny, zamiast sam, ja z całym szacunkiem, ładne dziewczyny, ładnych chłopaków, a nie taki zmęczony Czesław. Ale wiesz, wtedy weszło coś takiego do mnie, że żeby, no albo mogłem pić, żeby znieczulić, bo jak słuchałem wszystkich swoich stałych gości, którzy czasami mówili mądrzejsze czy gorsze rzeczy, ja lałem im piwa, ale najlepsze było, jak po prostu obstawiałem meczyk. I tylko co jest? Singapur, mecz. I tylko, czy będzie bramka do pierwszej połowy. I mogłem rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z nimi, a jedyne, co miałem w myśli, gol! Więc nie ukrywam, że hazard jest najbardziej według mnie jeden z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, dlatego że nie śmierdzi, możesz funkcjonować całkowicie i możesz być na każdym... Nie widać tego uzależnienia. Dla chłopaka, który traci 200 zł, jest to tak samo dramatyczne, jak wchodzi do liceum, jak dla dorosłego 20 tysięcy. Tak, i są ludzie, którzy funkcjonują tak, że mają takie zarobki, że nawet, że przegrywają ogromne sumy, to jakoś tam funkcjonują. Jak wchodzi hazard tak, że po prostu, nie wiem, że nagle wchodzi to w twoje życie prywatne, w twoją rodzinę, to jest straszne, ale według mnie to jest problem, który mam cały czas poczucie, że u nas w Polsce jest nie tak na świeczniku, jak według mnie jest w innych krajach już. To jest... W Polsce w ogóle, wiesz, jest moim zdaniem problem uzależnieniami, z profilaktyką, z leczeniem uzależnień. Brakuje psychologów, psychiatrów, więc Polska ma wiele, a dziecięca psychiatria w ogóle nie istnieje. To też jest... Ale dodać, mi to fascynuje, że ja nie znam kraju w Europie, który ma tyle sklepów, 24 godzin, nie mieszkam na warszawskiej Pradze. Z alkoholem. Tak. I stacje benzynowe. I stacje benzynowe. Przecież najlepsze monopolowe sklepy to są stacje benzynowe w Polsce. Tak, żeby kierowca na drogę mógł sobie kupić przecież. Tak, ja się byłem świadkiem kiedyś, gdzie zrobiłem ogromny ten, bo widziałem, jak pan tirowiec kupił sobie lampeczkę walną i szedł do tira. Nie, bo on się bał po prostu prowadzić na trzeźwo. Bo duży samochód. Tak. Nie. To jest niesamowite. I też to jest niesamowite, że nikt w naszym kraju nie ma problemu z alkoholem, a po prostu najbezpieczniejszy biznes to otworzyć 24 godzin sklepik z alkoholem. Zawsze będzie. Naprawdę są trzy obok siebie i każdy z nich ma się fantastycznie. Ja nie wiem, jak to w ogóle funkcjonuje, ale to funkcjonuje. Spragnieni ludzie mieszkają w okolicy po prostu. Tak jest.
Tak jest. Czesław, a co z twoim projektem Grejkowie przyszłości? Bo to jest coś, czym żyjesz. I gdy umawialiśmy się na rozmowę, to strasznie tobie też zależało, żeby o tym porozmawiać. Tak, bardzo. No bo nie ukrywam, że wiem, że to jest cudownie, ale to jest jeden z benefitów. Mam dla Julii i dla Łukasza mam płytę. To jest płyta winylowa Grejków przyszłości. Tu są nuty. Tutaj są też teksty Michała Zabockiego i jak mój menadżer mówi, jestem sam mecenasem kultury swojej, bo wiesz, jakoś to jest drogo wydrukować dobrej jakości winy w naszym kraju, ale strasznie się jaram i nie ukrywam, że jak będą święta, to musisz puścić, obojętnie czy się z religijnym, czy nie, to ja chciałem zrobić piosenki świąteczne, które troszeczkę mówią o tym, że Żydzi mają też święta, Arabowie też mają święta, że nie każdy te święta dobrze zapamięta. Ale ty wiesz o tym, że Jezus urodził się w Polsce, a Matka Boska pochodzi z Częstochowy. To ja wiem. Wiesz. Tak, on był Ślązakiem, Jezus, Zabrza, jak ja. Tak? No, nie widziałeś? No. Ja myślałem, że skąd, kurde, zginienia. To ci konia zrobili. Myślałem, że zginienia. No dobrze, ale dobrze, Grejkowie przyszłości. Ja słuchałem, ponieważ te utwory, które jak się domyślam są na tej płycie, można obejrzeć w formie klipów na YouTubie. Tak. I powiem ci, no bo to są takie, ty miałeś pomysł, żeby stworzyć kilka utworów adwentowych w czasie, kiedy jest to oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. No i stworzyłeś klimatyczne wraz z dzieciakami rozmaitymi utwory. Tylko mam wrażenie, że one się kompletnie nie nadają do naszego kraju. No Polskie Radio dzieciom nie chciało grać ich. No właśnie. Dlatego, że święta mają być fantastyczne i piękne. Nie można mówić o tym, że święta dla niektórych są samotne i smutne. Przecież Jezus, ludzie często mówią, tam jest taka piosenka Ucieczka do Egiptu i często ludzie mówią, że jak to jest, że my, Polacy, katolicy, jedziemy na all inclusive do Egiptu w Boże Narodzenie, to jest profanacja, to jest złe. Ale przecież według Ewangelii świętego Mateusza tam pisze czarno na białym, dlatego że my Biblii nie czytaliśmy, tam pisze, że kto jak nie Józef z Maryją uchodzili, czyli uciekali, spierali przed Herodem w Boże Narodzenie do Egiptu. Tak, ale ciąg dalszy libretta, że tak powiem, jest taki, że ty śpiewając opowiadasz, że być może za chwilę wsiądą do łódek i będą musieli przypłynąć do Europy. A kto wie, czy nie popłyną do Ameryki. Tak. I że tam znajdą swoje miejsce na ziemi. No to jest strasznie obrazoburcze. Wiesz o tym, jak prawdziwy Polak katolik się wkurza, kiedy mówi się, że Jezus i jego rodzina to byli uchodźcy. Że to jest manipulacja. Że zestawianie Jezusa, Marii i Józefa z uchodźcami, którzy przyjeżdżają do Europy, uciekając przed wojnami i biedą, że to jest haniebne zestawienie i że to jest w ogóle niemal obraza uczuć religijnych. I ty nagrywasz taką piosenkę i później się dziwisz, że Polskie Radio nie chce jej puszczać. Trochę się dziwię. Ja nie ukrywam też, że dobrze wiemy. Ja jestem wierzący, ale znowu co... Nie możemy, nie chciałbym i nie pozwalam tego takiego tradycyjnego obrazu polskiego katolika, bo są bardzo różni. Czy to katolik, czy nie katolik, wierzący, nie możemy, to tak samo jak trochę nasza flaga, to nie może być tak, że ja nagle mam poczucie, że ja nie mogę chodzić i świętować swojej flagi polskiej, bo od razu powiedzą, że jestem, wiesz, na prawo wiadomo jaki. Więc Jaki? Zaraz, bo ja przytaknąłem. Jaki? No macham lewą ręką, wiadomo. No. A, okej. Okay. Że jesteś naziolem. No, tak. Masz takie poczucie, że dzisiaj chodzenie z biało-czerwoną flagą to jest bycie zaszufladkowanym jako nacjonalista, tak? Tak, ja myślę, że gdzieś tam... A co, wstydzisz się chodzenia z biało-czerwoną flagą? Nie, ja się w ogóle nie wstydzę i ja się czuję ogromnym patriotą i dlatego też sądzę, że taki mi duński dziennikarz powiedział kiedyś, Czesławie, to jest twój
obowiązek demokratyczny każdego obywatela, jest to twój demokratyczny obowiązek skarżyć się na swój własny kraj. Dlatego tym sposobem możemy tylko chcieć lepiej, prawda? Bo ja wierzę w to, że ludzie po całkowicie z innymi poglądami niż ja, wierzę w to, że oni też chcą jak najlepiej dla naszego kraju. Jedyne, co bardzo bym chciał, żeby jak oni chcą jak najlepiej, to żeby jednak była przestrzeń, że każdy może być sobą w naszym kraju. To by było najcudowniej. Więc ja nie wierzę w to, bo ja naprawdę ja nie chciałbym, żeby ludzie, którzy myślą inaczej niż ja, myśleli tak samo jak ja. Ale chciałbym, żeby w drugą stronę też to szło. I dodam, przepraszam, tak, ja sądzę, że mało jest w tej chwili to, co bije od naszego kościoła katolickiego, to ma tak mało z miłosierdziem i chrześcijaństwem, że jest mi to troszeczkę przykro. A ty jesteś katolikiem? Ja jestem wierzący, ale jestem chyba wychowany. No chodziłem, był chrzest, było bierzmowanie, ale tak naprawdę ja chodziłem do kościoła, bo to była wspólnota. Wtedy mogłem spotykać innych Polaków, Polek, emigrantów. Ja teraz nie chodzę do kościoła i też nie ukrywam, że ja byłem ministrantem. Wiara jest indywidualna zawsze, więc ja po prostu chciałbym, żeby ludzie się odczepili od mojej wiary. Ja naprawdę też się nie wtrącam, czy ktoś wierzy, czy nie, ale nie może być tak, że i to się powoli zmienia. Ja naprawdę wierzę w to przez taką pracę jak ty, wy robicie i dużo innych ludzi. Miałem spotkanie niedawno z Bartem Staszewskim, przepraszam, cudowny chłopak. Aktywista LGBT. Tak, tak. I on... Rozmowa z nim, po prostu napisałem do niego, powiedziałem, słuchaj chłopie, pełen szacun, masz ochotę, ja mogę nosić twoją kawę, ja mogę ci lać piwo, po prostu pełen szacun. I on odpisał mi, że bardzo chętnie spotkaliśmy się na piwie. I nie ukrywam, zgadłem. I nie ukrywam, że z Bartem rozmawiać z nim i w ten sposób, jak on spokojnie potrafi, według mnie... Powiem ci, że dał mi tyle nadziei, jak mam te takie czarne, oglądając wasze dokumenty i w ogóle wiadomo, no, co się dzieje w naszym kraju, jak nie potrafią, jak ta pycha, która jest, to jest tak, no i dodam, przepraszam, teraz zmieniam temat. Tomku, mam takie pytanie do ciebie. Nie, poczekaj, dokończ wątek, bo później widzowie będą wściekli, że nie dokończyłeś z Bartem wątku. Że po prostu spotkanie z nim dwugodzinne dało mi taką nadzieję, że jednak gdzieś tam, specjalnie w tym nowym, młodym pokoleniu, idziemy ku czymś. On z takim spokojem mówił o tym, że przychodzą zmiany. On to widzi, on to czuje, on rozmawia z ludźmi, on rozmawia z młodymi. Wiesz co on robi? To jest w ogóle niesamowite. On w tych małych miasteczkach wokoło Lublina dostali chyba dofinansowanie od jakiejś ambasady. Nie wiem, czy mogę wszystko mówić, więc to było w części jakiegoś projektu europejskiego, gdzie on z przyjaciółmi różowym samochodem stawiają się w małym miasteczku, w małej miejscowości gdzieś w mniejszym niż Lublin. I tam jest pozwolenie od burmistrza czy od danego miasta. Przychodzi też ochrona, wiadomo, bo to nieładnie by wyglądało, gdyby coś się wydarzyło. I są spotkania, gdzie oni spotykają się z innymi kolorowymi młodymi ludźmi, rozdają ulotki. Rozmawiają. Super. To jest tak piękne, jest taka siła. Jak on mi opowiadał o tym, ja nawet nie wierzyłem w to, że to się jednak dzieje w naszym kraju i jest na to też pozwolenie. I nie ukrywam, ja sam mam duży kontakt z duńską ambasadą. Mam taką wielką przyjemność, że duńska ambasada poprosiła mnie, żeby zorganizować koncert stulecia duńsko-polskiej przyjaźni, więc było to cudownego. Przyjechała też następca tronu drugi raz, miałem przyjemność spotkać, ale duńska ambasada mówi, że dla nich najważniejsze, nie. Jest po prostu jest temat LGBT i jednak bardzo no nie możemy, Tomku, po prostu no nie możemy po prostu nienawidzić. Ja wiem, że tam kupią. Ale masz słuszność, i ja też dostrzegam, że to młode pokolenie jest zupełnie inne. Widzę to po swoich dzieciakach, które chodziły na spacery, aby wyrażać swoje przekonania, wsparcie i aby pokazać, że są inni niż chcieliby starzy dziadersi. Tak. To ujmijmy. Miałeś jakieś pytanie do mnie, bo chciałeś zadać mi jakieś pytanie. Tak. Jedno pytanie na program wystarczy od gościa. Dobrze. Ale... I to będzie to jedno pytanie. Bo ja tak próbowałem zanalizować troszeczkę, ja mam też różne twarze, nie ukrywam, jestem miłym chłopakiem, w tym sytuacji może mniej miłym w innej, ale próbowałem zrozumieć,
jak to jest możliwe, że z taką pychą można jednak, teraz mówię o nasz Kościół, ale też nasi politycy, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że potrafią zrobić tak, tak, tak i tak i nie przepraszać, albo jednak nie... I zobacz, to później jeszcze pytam ciebie, gdybyś ty nagle dostał władzę i żył w kraju, gdzie twoi fani, a masz ich mnóstwo, obojętnie co byś odpierdalał, oni by szli za tobą, to ja powiem... Znaczy to by mi odbiło by to mnie. Mi, no. Dokładnie tak, mi by to tajnie odwaliło, gdybym ja widział, że ja mogę wszystko i że tak naprawdę nikt mi nic nie zrobi i jeszcze mogę się śmiać w twarz i w ogóle jeszcze, a ludzie na mnie jeszcze cały czas głosują, to by było tak mocne, to jest, nie ma takich narkotyków, to po prostu to by był taki odjazd LSD i wierzysz to, że niektórzy po prostu, wow, co tu się dzieje? To jest w ogóle, to jest grawitacja w ogóle, to jest Matrix, to jest wszystko po prostu zaczyna po prostu tak pulsować, bo przecież to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe. I myślę wtedy, że naprawdę ja się cieszę, że póki co jesteśmy jednak. Moja żona powiedziała kiedyś, Czesławie, dobrze, że nie zostajesz politykiem, bo cały twój profil psychologiczny mówi, a moja żona jest po psychologii, mówi do mnie, że gdybyś ty dostał władzę, Czesławie, to byś ją nadużywał. Nie wiem, czy wasze relacje są właściwe, jeśli słyszysz takie rzeczy. Nie, to już z ironią, wiadomo, ale wiesz. Jasne, z ironią. Wiesz, jak kobieta coś takiego mówi, to nie przez przypadek. Znaczy, że musiałeś coś odwalić, ale a propos jeszcze Grajków w przyszłości, bo to w ogóle, bo wspomniałeś o płycie, ale to jest szerszy projekt, tak? Znaczy, bo ty starasz się współpracować z młodymi muzykami, tak. Z dzieciakami często. Tak. Nagrania nagraniami, ale rozumiem, że to się nie ogranicza tylko do nagrania płyty, projekt Grajkowie przyszłości. Nie no, jak można było grać koncerty, to graliśmy koncerty. Na tej płycie gra 630 dzieci z 19 różnych miast. To zajęło mi 9 miesięcy i nie ukrywam, że jak, mam nadzieję, że kiedyś dostanę, mówię to szczerze, dofinansowanie od ministra kultury na ten projekt. Ale to tylko wtedy, kiedy ja będę tym ministrem kultury, a to się nie zanosi, więc Czesław, trzeba znaleźć gdzieś indziej fundusze na... Bo rozumiem, że to robisz za własne pieniądze. To zrobiłem za własne pieniądze, ale teraz jak robię drugą płytę, bo to są... Nie ukrywam, że moja żona powiedziała, nie odpuszczaj tego. Ja chciałem złożyć hołd szkołom muzycznym, ogniskom muzycznym w czasach, gdzie... Bo ja sądzę, że dobrze, że jest promowane disco polo. Tylko fajnie by było, gdyby w telewizji publicznej też było trochę metalu i trochę więcej muzyki klasycznej. Ale musielibyśmy mieć najpierw telewizję publiczną w Polsce. Zgadzam się, sorry. Publiczną za nasze pieniądze. Tak jest. No, ale króluje co króluje. Kiedyś przyjdzie czas jeszcze. Mam nadzieję. I chciałbym tylko powiedzieć, że ten projekt, mam nadzieję, że będę go co 2-3 lata będę nagrywał płytę. Tym razem już z innymi. Teraz jadę do Płocka, jadę do Wągrowca. Ty nie uwierzysz, że w naszym kraju każde mniejsze miasteczko masz swoją szkołę muzyczną, gdzie dzieci chodzą, muzykują, śpiewają, a ja chciałem pokazać, że mogą na różnym poziomie. To nie znaczy, że każdy musi być grać pierwsze skrzypce. Mm-hmm. Tak. Czasami wystarczy umieć grać 4 akordy, a większość najlepszych piosenek popowych są napisane przez te 4 akordy. Więc chciałem troszeczkę wyciągnąć dzieci ze świata muzyki klasycznej, to co nazywamy muzyką poważną, to też jest bardzo dziwne, bo tylko u nas w Polsce nazywa się muzykę klasyczną, poważną, a muzykę rozrywkową. Jak słyszysz muzykę poważna, to od razu się odechciewa. No tak, młodemu człowiekowi. Tak, dlatego że co jest kontrastem do muzyki poważnej? Muzyka niepoważna. Więc ja chciałem po prostu, żeby dzieci, które grają klasykę, wyciągnąć ich troszeczkę do rozrywki i będę to kontynuował i mam nadzieję, że jesienią 2022 wydam płytę Krajkowej Przyszłości Inwazja Nerdów. Tym razem będą piosenki to o tym, że młodzi ludzie to jest okej mieć dziwne hobby, być trochę innym, być troszeczkę dziwakiem. Bo czyli jest... znowu wsadzisz kij w mrowisko. Nie, no w mrowisko dzieci co najmniej. Mam nadzieję. Słuchaj, chciałem zadać i to zupełnie tak, znaczy pół żartem, pół serio zadać ci pytanie. Czy nie miałeś problemu, kiedy postanowiłeś, że tak powiem, współpracować z dzieciakami? Bo jednak przez lata miałeś opinię hedonisty. Sam o sobie mówiłeś dziwkarz, alkoholik. Więc wiesz, jak ktoś taki, kto sam tak o sobie mówił, przychodzi i mówi, no teraz zajmę się waszymi dziećmi i nauczę je grać, tam wspólnie zagramy.
to sobie myślę, że część rodziców mogła pomyśleć, o cholera, nie wiem, czy to jest odpowiedni facet. Powiem tak, to też jest niesamowite. No, może po pierwsze widziałem, że na, jak były próby, to czasami przychodzili niektórzy rodzice. Co było cudowne, że po 20 minutach nawet ojcowie, którzy przychodzili tak, żeby sprawdzić, totalnie luzowali. Ja też nie jestem głupkiem. Ja pracowałem w przedszkolu w Danii w czasie, w momencie, gdzie były ogromne takie skandale pedofilskie w przedszkolach w Danii. Ten film Polowanie z Messem Mikkelsenem jest właśnie na podstawie tego, gdzie takie samorząd, tak? Gdzie ludzie sami nagle podejrzewają, osądzają. Więc polowanie zaczyna się na osobę, która zdaje się tam, jeśli dobrze pamiętam, wcale nie popełniła przestępstwa. Tak, dokładnie tak, w tym przypadku, w tym filmie. Ale dodam, że tak, ja myślę, że jak się ma do czynienia z dziećmi, specjalnie w tych czasach, to musi być... Tylko czy to ci przeszkadza, czy nie? Nie, to w ogóle nie przeszkadza. A nie, mówię o tej twojej takiej przeszłości rozrywkowej, o której było głośno, o której mówiłeś. Nawet miałem wrażenie, że się chwaliłeś, wiesz, w takim apogeum twoim imprezowym. Może, mam nadzieję, że się zmieniłem, no bo tak się, bo się też zmieniłem. Ale masz rację, że... Inaczej, ja bym powiedział tak, w mojej własnej głowie, wiadomo, dla mnie jest to bardzo logiczne, że możesz być, lubić imprezować, a jak masz pracować, to robisz to rzetelnie i dobrze. I to obojętnie, czy to jest z dorosłymi, czy z dziećmi. Znaczy wiesz, mam wrażenie, że takie deklaracje bierze się w Polsce bardzo dosłownie. I może też dlatego troszeczkę przestałem już tak ironizować. A imprezować? Ja mam nadzieję, że ja nigdy nie przestanę imprezować. Mam nadzieję, że... Ja pamiętam moi nauczyciele, to było coś cudownego w liceum. Jak była impreza w liceum u nas, to wiesz, kto stał za barem? Nasi nauczycielowie. Nauczyciele? Nauczyciele, przepraszam. Przepraszam, że cię poprawiłem. Nie, dobrze, ja syn polonistki takie. Nauczyciele. I oni odpowiadali za nas na teren szkoły, ale jak już wychodziliśmy poza szkołę, no to już nie. I to było cudowne przeżycie, jak mój nauczyciel z historii w ogóle, Czesław! Co tam ci lać, wiesz? I nauczyciel lał mi... Ja myślę, że trzeba robić wszystko szacunkiem i wiem... Powiem tak. To jest coś, co muszę to powiedzieć. To jest... Jak masz do czynienia z dziećmi, to tutaj na każdej sytuacji, na każdym punkcie, nie tylko trzymasz dystans, ale jesteś świadom. Czyli nawet jak przychodzą do ciebie, powiedzmy, nastolatkowie i mimo, że fajnie z Czesławem, no to robisz wszystko... Znaczy, musisz zachować, rozumiem, to rozróżnienie, że ty jesteś mistrz, uczeń, tak? Nawet czy nauczyciel, uczeń? Dorosłe dziecko. Okej. I dorosłe dziecko i po prostu, bo, wiesz... Jest pewien dystans. Musi być, dlatego że tak musi być. To tak samo jak ja do tego projektu. Czasami werbowałem dzieciaki. Jest przykład dziewczyny, którą spotykam w naszej klatce na Pradze. Widzę, że ma instrument, widzę ewidentnie, że ma teczkę i mówię, cześć, nazywam się Czesław, powiedz mi, to jest klarnet? Nie, to jest saksofon. Ona mieszka w klatce i zapytałem, czy ja mogę przyjść do twoich rodziców, bo mam taki pomysł, zaprosić. Przecież ja nie wymieniam telefonu z 13-letnim chłopakiem, mimo że jest bardzo miło, bo tak nie wypada. Za każdym razem to jest kontakt do rodziców. Rodzice mają się czuć bezpiecznie, bo ja myślę, że to jest... Jeżeli to jest tak, że u nas, w naszym kraju, w naszej Polsce, człowiek, który pracuje z dziećmi, nie może imprezować, no to coś jest nie tak. To tak samo jak... Nie, ja nie twierdzę. Ale wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, miałeś taki moment w swoim życiu, gdzie udzielałeś takich wywiadów, nazwałbym je nawet ekshibicjonistycznych. Boże, no niestety, w tej sieci to zostanie, tak. Wiesz, tak, wiesz, o to mi chodzi, że tak. Wiesz, taki rodzic później sobie siada przy komputerze, zna twoje piosenki, ale tam sobie jeszcze wpisze, nie? Czesław tak, Mosin. Tak. No i wiesz, to zostaje. W tym internecie te twoje różne wywiady tak, ale zostają. Tutaj, ale tutaj myślę, obojętnie co ja powiedziałem na wywiadach, no to mi się zdaje, że każdy rodzic, który ma do czynienia specjalnie, co spotyka mnie, no to się uspokaja, a jakby musimy też rozróżnić chłopaka, który, jako muzyk, który ma projekt,
kontra, przecież ja nie będę się spowiadał teraz nawet swojego życia, co ja robię po godzinie 24, prawda? Nie, ale byle bym nie oczekuję. Moje pytanie wynika po prostu z tego, chciałem się dowiedzieć, jak cię przyjmują. Znaczy, trochę się rozgadaliśmy w tym wątku, tak. Ale głównie chciałem się dowiedzieć, czy wiesz, czy nie masz jakichś problemów. No. Nie mam, powiem tobie, że nie mam żadnych problemów może dlatego, że ja w ogóle nie myślę o tym, że to mogłoby być jakiś problem, ale też szanuję, jak przychodzą rodzice i według mnie wystarczy, że po prostu spędzą z mną 5 minut, to wiedzą, że moje intencje są jakby inaczej. Ja przecież to też zawsze mówię rodzicom i nauczycielom często, mówię tak, są płyty moje, Czesław Śpiewa, Czesław Mozil, są płyty, które robię z młodzieżą i ja wiem też, że tutaj w tych 630 młodzieży, dzieci, są rodzice z różnymi poglądami. Więc ja nie biorę dzieci jako jeńców w swojej tutaj. Tutaj nie ma nigdy polityki, tu nie ma nigdy wulgarstwa. Michał Zabłocki pisze fantastyczne teksty, wiedząc o tym, że to może mieć troszeczkę, to może być szczypliwe, ale tutaj to nie może nikogo urazić. Dlatego, że i to też, żeby rozróżnić, jakie ja mam poglądy osobiste, to nie ma nic wspólnego, jakim jestem pedagogiem. A takie studia mam, muzyczno-pedagogiczne też. Więc to mam nadzieję, że ludzie szanują, ale ja nie ukrywam. Ukończyłeś Królewską Akademię, jeśli jeszcze ktoś nie wie. Ukończyłem i też powiem sobie, jak wcześniej byłem nominowany do Fryderyków, jak dostawałem, to nie przeżywałem tego. A nagle przychodzi taki czas, jesteś trochę starszy, masz więcej pokory, już nie, może nie jesteś na takim świetniku jak kiedyś i jest nominacja do Fryderyka. I powiem ci, rozpłakałem się, siedziałem, to było online, Marcin Prokop tam daje, a ja miałem winko obok, po prostu byłem tak zestresowany, bo ta gala była o 13:00. Kto o 13:00 ten galę robi online, o 13:00 to człowiek, wiesz. I ja byłem tak zestresowany, bo wiedziałem, że tak naprawdę ta płyta przecież jest grana przez młodzież. Czyli to nie jest płyta młodzieżowa, dziecięca, na której gramy my dorośli. Puku, 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 liku, liku, po, fiki, chodził sobie ten. Nie, to są płyta, gdzie grają młodzież. Między 3 a 18 lat. I mój cel był taki, żeby po prostu młodzież mogła inspirować młodzież. Więc jest to takie, wiesz jak to ciepło jest, jak ja widzę prasa lokalna. Pszczyńskie dzieci z Fryderykiem. Dzieci ze Świdnika u burmistrza z Fryderykiem. Tą wielką pracę, co nauczyciele w tych mniejszych miejscowościach w całym naszym kraju robią, a tych nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą jest tyle, są tacy lokalni bohaterowie. I nie ukrywam, że po prostu mi to daje tyle energii, więc nie ukrywam, że ja to chcę kontynuować. I mam takie marzenie, że za 20 lat dokładnie te same dzieci, ci co grają na tej płycie, zbiorę ich, jeżeli będą chcieli się jeszcze przyznać do tego. Za 20 lat, no tak, będziesz seniorem, nie? Już. Seniorem w wieku 60, proszę ciebie. Nie? To jest senior? A kto to jest? Ja wiem, że senior to tak 85, 90. Andrzej Wajda jest teraz seniorem, 95 ma. Andrzej Wajda nie żyje. Kurczę, ja pierdolę, jak to się wydarzyło? O. Musiałeś przegapić. Przecież wiem, że Jezus Maria. O Jezus Maria. Nie. O cholera. I to zostanie, Czesław. Przepraszam, święty panie będzie Andrzeja Wajdy i kurde, ja nie wiem. To chyba dobry moment, żebyśmy zakończyli. Jezus Maja, dobrze. Dobrze, że Czesław. Dobrze, że Pudelek żony nie pisze, bo to by to wyszło na Pudelku. Ale myślę, że o tym napiszą. Czesław, dzięki za wizytę. Dzięki wielkie. To była wielka przyjemność. Moglibyśmy jeszcze pewnie parę godzin pogadać. Ja bym się wkręcił jeszcze i... Słuchaj, żeby cię pocieszyć. Ja kiedyś w radiu uśmierciłem Sir Davida Attenborough. Dobrze, ale... A ty ożywiłeś, okay. Zmartwychwstanie. Trzeba to mi się w ogóle płacić, czytałem jakiś news i wiesz, mimo że... I tak się dziwię, Jezus ma... Andrzej, rocznica urodzin jego była. 95 lat, kurcz Boże, i to widzę, Jezus... Rocznica urodzin była. Dobra, musimy kończyć, ale bardzo tobie dziękuję i naprawdę... Trzymam za ciebie kciuki, za twoje projekty muzyczne, artystyczne. Mam nadzieję, że także jeśli chodzi o restaurację, wszystko ci się ułoży. A ja też dziękuję i dzięki za to, co robicie z bratem. Też trzymam kciuki za was. Zostańcie, nie? Będziecie tu jeszcze trochę. Tak, nie, jeszcze trochę będziemy. Dobra. Czesław, wielkie dzięki. Czesław Mozil był gościem Sekielski Online. Och.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.